Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, pozytywne chrześcijańskie postawy. Według 5 rozdziału 12 do 15 wiersza chrześcijanie muszą się uczyć, jak przyjmować konstruktywną krytykę i jak kierować ją pod adresem innych. Jest to możliwe jedynie w oparciu o więzi. Podstawą w chrześcijaństwie jest gotowość do ponoszenia odpowiedzialności przed innymi oraz gotowość do powoływania innych do odpowiedzialności. Zbór zaangażowany w modlitwę wstawienniczą będzie wzrastał dzięki wzajemnemu napominaniom i udzielaniom wsparcia. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan 5:16-18. Jakie trzy elementy woli Bożej wobec każdego wierzącego wymienia Paweł? Dlaczego każdy z tych elementów jest ważny? 16-18. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Glenn Kuhn, znany adwentystyczny kaznodzieja, lubi powtarzać, że w Biblii jest znacznie więcej przykazań, by się radować, niż tych, którzy nakazują święcenie soboty. Jednak rzadko akcentujemy radość tak, jak należy. Radosne życie jest jednym z owoców ducha. Uduchowiona radość jest możliwa nawet w cierpieniu. Apostoł Paweł z pewnością był usposobieniem tego, co oznacza wyrażenie módl się bez przestanku. Pierwszy do Tesaloniczan jest nasycony modlitwą. Jak wcześniej zauważyliśmy, Paweł zachęca swoich adresatów, by szli w jego ślady. Wdzięczność jest kolejną pozytywną cechą chrześcijańską, jaką posiadał autor listu. Korzeniem deprawacji pogan był brak wdzięczności dla Boga. Thomas Erkin stwierdził, w Nowym Testamencie religia jest łaską, a etyka jest wdzięcznością. Greckie słowo tłumaczone jako radować się i dziękować pochodzą od tego samego tematu. Tak więc kluczem do pobożnej radości jest trwanie w duchu wdzięczności wobec Boga. Otwórz oczy. Dar Najwyższego jest wszędzie wokół nas. Problem w tym, że zapominamy Mu za nie podziękować. Nierzadko dzieje się tak dlatego, że skupiamy się na trudach i na zmaganiach, jakie niesie z sobą życie. Gdybyśmy bardziej pielęgnowali postawę wdzięczności wobec Boga, nasza więź z Nim byłaby znacznie bliższa, a nasze życie bardziej radosne. Sporządź listę 10 powodów wdzięczności dla Pana. Postaraj się być konkretny. Następnie wyraź Mu wdzięczność, wymieniając w modlitwie każdy z tych powodów. Zwróć uwagę na zmiany, jakie zajdą w Twojej postawie i samopoczuciu. Taka praktyka pomoże Ci zrozumieć, jak ważne jest wyrażenie wdzięczności w naszym doświadczeniu z Bogiem. Dziękuję.